Witam serdecznie w kolejnym filmie. Dzisiaj będę mówić o marce Rituals. Marka Rituals jest to marka założona w Holandii. Jej główna siedziba mieści się w Amsterdamie. Jej założycielem jest Raymond Klosterman. I tutaj podzieliłam sobie produkty firmy Rituals na kilka jakby segmentów. Najpierw chciałabym może przedstawić produkty do kąpieli. Mam tutaj dwa produkty. Pierwszy to Ritual of Ayurveda Holistic Bath Foam, czyli holistyczna jakby pianka do kąpieli. Jakie składniki są? Indian Rose and Himalaya Honey, czyli jakby róża i, nie wiem, himalajski miód, tak by to można było przetłumaczyć. Jest to duża pojemność, 500 ml. Korek jest drewniany, odkręcany. Zapach bardzo taki orientalny, powiedziałabym, różany. Natomiast nie jest to róża taka delikatna, świeża, tylko taka dojrzała, aksamitna. Bardzo piękny zapach. Tak wygląda opakowanie. Jeszcze zdjęcia będę starała się umieścić. To jest pierwsza rzecz. Następnie drugą mgiełką jest mgiełka o nazwie The Ritual of Sakura Heavenly Bath Foam. Niebiańska pianka do kąpieli w wolnym tłumaczeniu. Jeżeli chodzi o składniki, to zawiera ona organic rice milk, organiczne mleko ryżowe and cherry blossom, czyli kwiat wiśni. Ten płyn również zawiera 500 ml. Wygląda tak. To już jest zapach delikatniejszy. Bardzo taki właśnie ryżowy, tak bym go określiła, że to jest ryżowy zapach. Ryżowo-kwiatowy. Kwiat wiśni, mleko ryżowe, jak najbardziej da się tutaj wyczuć. Bardzo przyjemny zapach, szczególnie teraz właśnie w porze letniej bardzo lubię go używać w kąpieli. I to jest też 500 ml, korek również drewniany, natomiast ma inny kolor, jest to kolor biały. I tutaj jeżeli chodzi o cenę tych produktów, które teraz pokazałam, to według Ceneo jest ta cena 68,27 groszy. 68,27 groszy według Ceneo. Następnie przejdę do pianek pod prysznic. Mam tutaj trzy produkty. Pierwszym z nich jest pokazywany już w jednym z moich filmów. Zapach Ritual of Banyu. Taka pianka ma pojemność 200 ml. A tutaj mamy wodę oceaniczną i bardzo to jest świeży zapach. Taki właśnie morski, oceaniczny. Pianki mają bardzo aksamitną konsystencję. Przybierają formę aksamitnej pianki, musu, który świetnie myje ciało. Te pianki są bardzo wydajne. Wystarczy malutka doza, a można się umyć spokojnie. Czyli pierwsze, to jest pierwsza rzecz. Drugą pianką jest Ritual of Ayurveda i to jest Indian Rose and Sweet Almond Oil, czyli róża i słodki olejek migdałowy. Tak bym to powiedziała, to jest też 200 ml. Zapach jest różany. Bardzo wyraźnie czuć w nim różę. Bardzo przyjemny, taki zmysłowy, powiedziałabym. To jest druga rzecz. I teraz trzecia. Trzecia pianka Happy Buddha. Jest tutaj zawarta słodka pomarańcza i cedr. Zapach jest iście cytrusowy, pomarańczowy. To jest musująca pomarańcza, tak bym to określiła. Bardzo odświeżający, bardzo dodający energii. Także jeżeli ktoś na przykład lubi uprawiać jakieś sporty, to ta pianka po ćwiczeniach jest świetnym pomysłem, naprawdę, bo na pewno odzyskacie energię bardzo łatwo. I ten zapach kojarzy mi się z pewnymi perfumami. Hugo Boss Orange. To. I teraz jeżeli chodzi o ceny tych pianek, to no, one chyba kosztują około 38 zł w Sephora, najdrożej chyba 40 zł gdzieś w internecie widziałam. Następnie chciałabym przedstawić świece. Pierwsza ze świec to zapach taki sam jak ostatnia pianka, którą pokazywałam.
jest to Ritual of Happy Buddha. Jest w takim oto opakowaniu, kartonie, ściąga się górę, a w środku jest świeca, która prezentuje się, już pokazuję, w ten sposób. Jest biała, taka bardzo minimalistyczna, a zapach identyczny, tak jak pianka, też taki pomarańczowy, orzeźwiający, dodający energii. Także to jest ta świeca, już odłożę. Następną świecą będzie też Ritual of Ayurveda. To też jest odpowiednik tej czerwonej mgiełki, którą pokazywałam. Też zawiera zapach różany, jak również miodowy. Przepiękny zapach, ja już trochę jej spaliłam. Także tak, to jest to. I ta świeca, właśnie nie powiedziałam, ma 290 gram. A ta poprzednia pomarańczowa ma też 290. Biała i czerwona. Następną będzie, to jest świeca z prywatnej kolekcji Rituals, Tangerine Tea. Zapach kwiatowo-herbaciany, ale bardzo mocno wyczułam tutaj posłodzoną herbatę w tym zapachu. I to jest pojemność 360 gram. Też już sporo wypaliłam, bardzo lubię wieczorami sobie zapalać, bardzo przyjemny zapach dają, nie jest taki przytłaczający, tylko taki właśnie relaksujący, bardzo przyjemny. Nawet można sobie zrobić taką kąpiel, zapalić świecę, dodać tego płynu do kąpieli, jest bardzo przyjemnie. Dobrze, czyli to była ta świeca. I teraz tak, jeżeli chodzi o ceny, przepraszam, że tak znikam, jeżeli chodzi o ceny, to ta ostatnia, Tangerine Tea, kosztuje na stronie Rituals 29,50 euro, a jeżeli chodzi o te poprzednie świece, tą czerwoną i tą białą, to widziałam je w cenie 19,50 euro na stronie. Następne produkty, jakie posiadam, to są kremy do rąk. Kremy do rąk występują w różnych pojemnościach. To jest akurat pojemność 75 ml, czyli to są te większe kremy do rąk. I one kosztują według ceny od 29 zł. Ja mam tutaj dwa zapachy. Pierwszy Ritual of Ayurveda, Indian Rose and Sweet Almond Oil ponownie, czyli słodki olejek z migdałów i róża. Taki sam zapach, jak i tej czerwonej świecy, jak i też pianki. Też różany, bardzo, bardzo zmysłowy, bardzo fajny, bardzo dobrze nawilża. Dłonie są takie aksamitne, mają taką lekką powłokę po użyciu tego kremu, ale absolutnie nie lepią się do niczego, także jest bardzo komfortowy w użyciu. Następny zapach to o tej samej 70 ml Cherry Blossom and Rice Milk Ritual of Sakura, czyli też odpowiedni krem do rąk dopasowany do pianek, bo to są całe linie ogólnie tych produktów. I jeżeli chodzi o działanie, ma takie samo, świetne, naprawdę bardzo dobrze nawilża. Tak, o cenach już powiedziałam, to są kremy o pojemności 70 ml, nie wiem, czy nie powiedziałam 75, jeżeli tak, to przepraszam, to jest 70 ml. I teraz przechodzimy do kremów, które mają podróżną pojemność. Ja akurat mam tutaj taki set, jakby. I jeszcze były tutaj, oprócz tych kremów, które widać, dwa inne, ale oddałam komuś innemu. I tak, tutaj mamy miniaturę tego kremu Ritual of Sakura z kwiatem wiśni i mlekiem ryżowym, miniaturę Ritual of Sakura anti-aging, wersja anti-aging, ta różowa, bo ta jest jakby taka wygładzająca, soothing, wygładzająca, to jest taka właśnie anti-aging, czyli przeciwzmarszczkowa, przydałoby mi się, bo dłonie już mam trochę takie zniszczone, szczerze mówiąc. Następna, ta złota, to jest White Lotus and Biały Lotus i Yiran. Nie wiem, co to jest. I nazywa się to Ritual of Dao. Następnie Ritual of Ayurveda, to już znacie.
Soothing Balm i właśnie też Hydrating Hand Lotion Ritual of Ayurveda. Nie wiem, czy to się różni, szczerze mówiąc, bo działanie ma takie samo, zapach bardzo podobny, ten może mocniejszy. No nie wiem, w każdym razie bardzo fajny krem o pojemności 20 ml i taki jeden krem na Allegro widziałam za 19,90. Tak, na Allegro można taki mały kremik sobie kupić, a idealnie do torebki, bo to są małe pojemności i nie zajmą dużo miejsca. Następne rzeczy, jakie chciałam przedstawić, to będą mgiełki. Mam tutaj 3 mgiełki. Pierwsza z nich to Happy Mist Sweet Orange and Cheddar. To jest ta mgiełka pasuje właśnie do tej świeczki pomarańczowej i do pianki pomarańczowej. Ma ten sam zapach, bardzo słodki, pomarańczowy po prostu, tak jak Hugo Boss Orange. To jest to i to jest pojemność 50 ml. Następną mgiełkę mamy. Ritual of Ayurveda znowu, Indian Rose and Himalaya Honey. Bardzo słodki zapach, pasujący idealnie właśnie do pianki. Ta sama nuta zapachowa. Jeżeli chodzi o działanie to i zapach, one nie mają nawilżać. One raczej służą do podkreślenia zapachu czystego ciała po kąpieli. Jeżeli się użyje na przykład żelu pod prysznic, później kremu, to dodatkowo jeszcze na przykład można skropić sobie ciało taką oto mgiełką. Te mgiełki można też wykorzystać do pościeli. Ta akurat jest przeznaczona tylko do ciała, natomiast ta Chakra Water, która zawiera też właśnie Indian Rose and Himalaya Honey, przeznaczona jest i do pościeli, i do ciała. Tak tu jest napisane. Jeżeli chodzi o zapach, to ta Chakra Water jest troszkę delikatniejsza od tego zapachu. Ten jest mocniejszy, ten jest trochę delikatniejszy, ten jest taki świeższy, powiedziałabym. Czyli ten Chakra Water jest i do ciała, i do pościeli, a ten do ciała. Przynajmniej tak jest napisane na opakowaniu. Dobrze, jeżeli chodzi o ceny tych mgiełek, one są też dostępne w Sephora jak najbardziej. I tutaj muszę sprawdzić właśnie, jaka to cena. Około 16-50 euro na stronie, natomiast w Sephorze nie jestem pewna, ale wydaje mi się, że coś koło 60-70 zł. Następnie, jeżeli mowa o zapachach, to chciałabym pokazać, już ją przedstawiałam, to jest woda perfumowana o pojemności 10 ml, to jest wersja Travel, taka malutka, Ritual Ocean Infini, bardzo świeży zapach wody morskiej, konwali, piżma. Świetny właśnie na lato, bardzo odświeża. Także tak. Następnie mamy jeszcze pielęgnację, czyli mam tutaj dwa produkty, których bardzo chętnie używam pod prysznicem. To jest peeling. To jest peeling solny z olejkami, z dużą zawartością olejków. Potrafi mocno, że tak powiem, zaszczypać. Jeżeli macie jakieś ranki na skórze, to lepiej go nie stosować, dlatego że to bardzo szczypie. No wiadomo, peeling solny to peeling solny. Ja już sporo tego zużyłam. W środku są drobinki soli i w nich jest zawarty... I w tym zapachu, w tym peelingu jest zawarty jakiś olejek o tym samym zapachu co mgiełka, bo to też jest z tej serii Ritual of Ayurveda, Sweet Almond Oil and Indian Rose. Czyli słodki migdałowy olejek i róża. To jest dokładnie taki zapach jak tej mgiełki, którą pokazywałam, jak też tej pianki. I to świetnie naprawdę złuszcza skórę, potrafi porządnie to zrobić, a dodatkowo po użyciu tego peelingu nie ma potrzeby zastosowania już żadnego nawilżacza, bo to samo w sobie zostawia taką jakby warstwę ochronną na skórze, nie jakąś bardzo tłustą, natomiast skóra na pewno nie jest wysuszona po tym, tylko właśnie taka wygładzona, miękka, bardzo przyjemna, a dodatkowo pięknie pachnąca. Tak, po peelingu bardzo dobrym pomysłem jest użycie takiego balsamu do ciała z tej samej serii Ritual Ayurveda,
Już nie będę tutaj mówić, jaki jest skład, bo wszyscy doskonale wiedzą. Tutaj kawałki folii mi powpadały do środka, dlatego takie czarne punkciki są. Też już troszkę użyłam tego. Świetnie nawilża i zostawia zapach na dość długo. Ja lubię często właśnie wieczorem sobie zrobić taki prysznic, że użyć pianki o tym zapachu, później zrobić porządny peeling, a jeszcze na koniec, żeby się dopieścić, dać ten krem, a jeszcze na koniec poprawić sobie mgiełką. Zapach jest nieziemski, naprawdę serdecznie polecam. Jeżeli chodzi o pojemność tego balsamu i tego peelingu, to tutaj ta pojemność wynosi 450 gram. To jeżeli chodzi o peeling, bo jeżeli chodzi o krem do ciała, to jest 220 ml. I teraz tak, jeżeli chodzi o ceny, to tutaj musiałabym też się przyjrzeć bliżej. Jeżeli chodzi o ceny, no to jest około 70 zł w Sephora. Tak myślę, 80, czasem 80 może być. Oprócz tego wszystkiego pięknego mam jeszcze dwa balsamy do rąk, które są świetną opcją, jeżeli zapominacie na przykład kremować ręce po wyjściu z łazienki, po użyciu mydła, po umyciu rąk, bo ja często zapominam niestety, ale to jak sobie postawię na umywalce, no to już tam nacisnę i się wykremuję, powiedzmy, i już mam z głowy. Bardzo fajnie nawilża, właśnie to można postawić w łazience, jest świetnym pomysłem. Tutaj mam dwa zapachy, Rice Milk and Cherry Blossom Ritual of Sakura, to jest jeden, a drugi Ritual of Ayurveda, czyli Almond Oil and Indian Rose. Jeżeli chodzi o pojemność, to jest 175 ml, więc całkiem spora. Te kremy są niesamowicie wydajne i mają w zasadzie takie samo działanie jak te w tubkach, natomiast tak jak mówię, fajnie wyglądają postawione na łazience i dzięki temu lepiej może pamiętamy właśnie o nakremowaniu tych rąk naszych wysuszonych po myciu naczyń i innych rzeczy. Dobra, czyli to. Jeżeli chodzi o ich cenę właśnie, bo ja cały czas zapominam tu dodawać, to według Ceneo to jest około 51,36 zł. Dokładnie takie ceny podają na Ceneo. Mam jeszcze kosmetyk, który służy do makijażu. To jest błyszczyk Lavi & Rose, kolor Fresh Coral. Pojemność błyszczyka to 11 ml. No fajny, ale wiadomo jak to błyszczyk szybko schodzi, ale ma ciekawy kolor. Właśnie dzisiaj jestem nim pomalowana. Jeszcze zdjęcie zamieszczę, także myślę, że wszystko będzie jasne. Bardzo przyjemny właśnie taki na lato. Myślę, że fajnie podkreśla opaleniznę. No, kolor nie jest może zbyt agresywny, w sensie taki mocny, natomiast myślę, że to nawet lepiej. Dobrze nawilża, nie lepi się specjalnie. Jeżeli chodzi o zapach, czy on ma jakiś zapach, może lekko owocowy. Aplikator jest w zasadzie żaden, bo tu jest dziurka, przez którą wychodzi produkt i który rozprowadzamy na ustach. Dobrze. To by było na tyle, jeżeli chodzi o rzeczy, które posiadam aktualnie z firmy Ritual. W przeszłości miałam również olejki pod prysznic, różne inne świece, natomiast dokładnie już nie pamiętam, co to były za rzeczy. Pamiętam natomiast, że są to kosmetyki, zapachy bardzo fajne, bardzo oryginalne, świetnie działające, ja je uwielbiam. A cena, no cóż, no cena nie jest najwyższa, no nie są to zapachy, które kosztują, tak jak Dior, czy Chanel, czy inne tego typu. Myślę, że można przeżyć, a tak jak mówię, no są dość trwałe, dobrze się trzymają, jeżeli chodzi o kosmetyki, świetnie pielęgnują, no nic dodać, nic ująć. Ja w każdym razie ze swojej strony polecam, bo to są jeden z moich ulubionych zapachów kosmetyków do kąpieli. Dziękuję za uwagę. Zapraszam ponownie do kolejnych filmów.